będzie czysty rap, to naturalny high. Tam gdzie vibe i flow, tam gdzie DJ robił show, tam gdzie MC mówił yo, producencki mistrz 100. Tam gdzie b-boy kręci spina, beatbox leci jak maszyna, tak trzymasz. Jak ja kocham taki klimat, to pierwsze, że no jakoś nie to Armada i China. To energia hip-hopu, która płynie w naszych żyłach. To siła, która nas tu trzyma i daje motywację, która nas jednoczyła, by tworzyć rap formację. Nasze inspiracje, to rap ukorzenie. Spełniamy swe marzenie, by tworzyć czyste brzmienie zgodnie z własnym sumieniem. Rap pod publikę to nieporozumienie. Jak jesteś zawodnikiem, to znasz jego znaczenie. Na scenie nie ma miejsca na pierdolenie. Pamiętaj o tym, aby umyć dłonie, zanim położysz je na mikrofonie. Kij ma dwa końce, ty rób tak, by twój koniec był zawsze po twojej stronie. Więc pamiętaj o tym, aby umyć dłonie, zanim położysz je na mikrofonie. Kij ma dwa końce, ty rób tak, by twój koniec był zawsze po twojej stronie. To nieważne, czy krzyczysz hip-hop na koncercie, ważne jest, by on wypełnia całe twoje serce. By znalazł swoje miejsce, by znalazł swoją ziemię, by znalazł natchnienie, spełnił przeznaczenie. Sam jeden, jak brat Pip 7, uwolnij siebie i bądź siebie pewien. Bądź swą radością i bądź swoim gniewem. Czerp energię z ziemi, jak korzenie w drzewie. I popie liczą się pomysły świeże, a nie kserokopie na innym raperze. Ciężko oddychać jest w atmosferze, gdzie wartości długą się jak talerze. Jedni bronią rapu jak zamku rycerze, drudzy słuchają fejmu jak w Jerry Springerze. Ty szczerze zastanów się, zanim wybierzesz, bo ja co mikrofon ci z ręki zabierze. Pamiętaj o tym, aby umyć dłonie, zanim położysz je na mikrofonie. Kij ma dwa końce, ty rób tak, by twój koniec był zawsze po twojej stronie. Więc pamiętaj o tym, aby umyć dłonie, zanim położysz je na mikrofonie. Kij ma dwa końce, ty rób tak, by twój koniec był zawsze po twojej stronie. Więc pamiętaj o tym, aby umyć dłonie, zanim położysz je na mikrofonie. Kij ma dwa końce, ty rób tak, by twój koniec był zawsze po twojej stronie.